Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Witajcie, szczęść Boże. Dzisiaj znowu za biurka, bo mam duży kłopot z tym słowem. A słowo, którym się modliłem dzisiaj, to gwałt. Pozwólcie, że przeczytam dzisiaj wyjątkowo cały fragment Ewangelii. Jezus powiedział do tłumów: Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. I słuchajcie, w języku polskim, w tym przekładzie polskim, wszystko jest fajnie, bo użycie słowo gwałt oczywiście kojarzy się z seksualnym aktem przemocy, czy z aktem przemocy na tle seksualnym. Natomiast uspokaja nas dalsza część zdania, zdobywają je ludzie gwałtowni. Czyli w języku polskim chodzi o to, że człowiek gwałtowny, porywczy, z inicjatywą, możemy powiedzieć, można by przekręcić to zdanie w całkiem pozytywny, nadać mu pozytywny wydźwięk. Problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy porównywać przekłady. Ponieważ zarówno w języku greckim, jak i choćby na przykład w języku angielskim czy włoskim, słowa, które są użyte, oznaczają co najmniej użycie przemocy. I słowo gwałt, które tutaj występuje w języku polskim, nie występuje w innych przekładach. To znaczy, tam są słowa, które oznaczają jakiś rodzaj przemocy, ale nie tej na tle seksualnym. Nie wiem, dlaczego ten gwałt jest tu użyty w języku polskim. Może ze względu na to słowo ludzie gwałtowni. Natomiast w takim najwierniejszym przekładzie słowo użyte w Grece tłumaczymy na słowo, które byśmy określili jako użycie przemocy, zdobycie czegoś z użyciem przemocy. I powiem wam, że mam ogromny kłopot z tym słowem dzisiaj, bo zdobywanie Królestwa Bożego w żaden sposób nie wiąże się z przemocą. Natomiast w czasie tej modlitwy, mam nadzieję, że przez Ducha Świętego, zostałem poprowadzony w jedną przestrzeń, a mianowicie przestrzeń, w której tę przemoc używamy przeciwko tej naszej przestrzeni, która ciągnie nas w dół. To znaczy święty Paweł, który mówił o tym zdziwieniu, że pragnie robić to, do czego popycha go duch, zaprasza go duch, a tak naprawdę w swoim dramacie robi to, do czego pociąga go ciało. I wydaje mi się, że ten gwałt trzeba, żebyśmy zadali, i tego rodzaju przemocy w drodze do Królestwa trzeba, żebyśmy użyli przeciwko tym namiętnościom, które są w nas, tym pożądliwościom ciała, oczu i pychą żywota, o której mówi Jezus, to tej przemocy, tego gwałtu użyjmy przeciwko tym pożądliwościom w drodze do Królestwa i w takim znaczeniu zadajmy gwałt tej podróży i używając przemocy przeciwko tym, co w nas pracuje, by od Królestwa nas odciągnąć, zdobywajmy to Królestwo tak, jak to Jezus opisuje. Nie mam pojęcia, czy jeżeli jakieś mądre głowy egzegeci dzisiaj wysłuchaliby tego mojego wywodu, czy by się z tym zgodzili. Boję się nawet zapytać. Raczej dzielę się z wami tym, co przeżyłem na modlitwie, a ten okres, którym już towarzyszymy sobie nawzajem w tej modlitwie słowem, mam nadzieję, że na tyle żeśmy dojrzeli, żeby tego wszystkiego, co tutaj mówię, dosłownie nie traktować, ale niech to będzie pomoc w podróży przez słowo dzisiaj
dla każdego, kto po jedno słowo sięgnie. Kochani, do zobaczenia i pięknie.